Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnych wyzwaniach KAS na moim kanale, na kanale Tomka 90, bo jest ze mną oczywiście Esenida. Siemanko. No co z tym siemanko masz? Nie siemanko. Wiem. Siema. Normalnie... Siemano! I dzisiaj, słuchajcie, Esen wybrał simkę, która jest dość taka zaskakująca w proporcjach. Oporna. Oporna bardzo, słuchajcie, jest bardzo oporna. Na dzisiejsze wyzwanie daliśmy sobie 10 minut. Tak, także, jak szaleć, to szaleć. Tak, jak szaleć, to szaleć, także wiecie, strój, włosy, twarz, najgorsza będzie chyba twarz jak zawsze. 10 minut, a ja wam oczywiście pokażę simkę, także proszę bardzo, wchodzę w galerię. I zanim wam pokażę simkę, to pamiętajcie, że Kas dla Andeca pod tym hashtagiem wpisujecie swoich simów, simki i zwierzęta, żebyśmy my ich mieli tutaj właśnie w galerii. I żebyśmy mogli wybrać oczywiście. Czekajcie, bo ja muszę zjechać znowu, bo mi się galeria zrezygnowała. Co to ma być? O, pięknie. Dobra, mam. Słuchajcie, dzisiejsza simka jest od 010 Sandra 010. I co mnie urzekło, simka ma historię. Tak ma. Pani Stanisława jest bardzo sympatyczną bibliotekarką, jednak jej wygląd odstrasza od niej innych. Czy pomoże pani, czy pomożecie pani Stasi? Pamiętajcie, że ta kobieta ma dużą wadę wzroku, więc musi nosić okulary. Dobrze czuje się w eleganckich ubraniach oraz krótkich włosach i nie lubi ciemnych kolorów. Powodzenia. Czyli ej, mamy... to tu są całe wytyczne, Tomek. No, no właśnie, dlatego mi tak urzekła. No i twarzą. Muszę was przeprosić, ale jak słyszycie, jestem tak zakatarzony, że ledwo mówię, ale mam nadzieję, że on nie będzie przekazał to, że jestem pociągający. Co jej się... Ona ma jakieś szramy na... No ma, no trzeba tu, wiesz, trochę szpachli dać. Chirurgia plastyczna wjedzie bardzo mocno. No i bardzo. Dobra, to co rozbieramy? Poczekaj, bo muszę wziąć drugą, wiesz, że potem sobie zrobić miniaturkę. No to ja sobie ją rozbiorę. No to ty sobie rozbieraj tam. Ty, ona ma dziary. Ja jej dziarę zostawię. Czekajcie, sobie jeszcze nastawię timer oczywiście. No, ja jej dziarę zostawię i okulary jej zostawię. Tak, bo musi mieć okulary podobno. Tak, ja jej tylko fryzurę zmienię. Ej, faktycznie ma dziarę. Aha, dobra, ściągnę. Dziary! Jakie kozaki! A czy my możemy panią Stasię trochę odchudzić, czy nie bardzo? Wiesz co, ja jej... Znaczy, ja mam w planie ją troszkę, nie tak bardzo taką, wiesz, to pszczpadl, ale tak troszkę, żeby miała takie, wiesz... Stanisława Księga w ogóle. Taka bibliotekarka. Tak, dobra, to będzie miała okulary i będzie... Okej, to wiesz co, Tomek, ja jej też włosy zdejmę od razu. Tak, ja jeździę... Może z okularami jednak, bo przecież ale mi będzie przeszkadzać. Słuchajcie, umówmy się, że ona jedzie na turnus plastyczno-chudniący. Tak, połączenie chirurgii plastycznej i chodakowskiej. Tak. Wiecie, na turnusie będzie mogła i schudnąć, i się wypięknić, bo aż mi brakuje oddechu. Ach, Tomek, gotowy jesteś? Nie, ale zaczynaj. Nie, ale zaczynaj. Także moi drodzy, 10 minut i my. Także 3, 2, 1, start. Go. Poszło. Ach, czekajcie, ja może odchudzę najpierw. Ja właśnie też tak staram się tak troszeczkę, ale tylko suwakami. Znaczy nie suwakami, ty mi tak chytać za tyłek i zmniejszasz. No dobrze. Bo ja jej nie chcę, wiesz, przesadzić. Tylko uda też jej pomierz troszkę, nie? Tak, tak, tak. No dobra, ej, ładne ma dziary. Że ona ma stópki takie jakieś małe. No ma. Czekajcie, tutaj... biustu... A nie, dobra, możemy podnieść, dobra. Biusty w górę. Czy ty widzisz jej twarz? Tak, Tomek, ale... jestem przerażony. Ale staram się tam jeszcze nie patrzeć. Ja jej zabiorę blizny. Teraz nowe lasery mają blizny. W sensie, proszę... Tak, nowe lasery mają blizny. Nowe metody laserowe mają, wiesz... Blizny. Tak. Nowe metody laserowe potrafią usunąć blizny. O! O, teraz powiedział. Ach, się wysłowiłem. Czekaj, jakby tu panią Stasię przestawić tu? O, tak? To wygląda jakieś garby ma. No, ma i to duże. O mój Boże. Nie, ja jej muszę brwi zmienić na... Ej, ona teraz wygląda jak matka tej jednej dziewczyny ze ślubu od pierwszego włożenia. Wejrzenia. Boże, ta od tej tępej. Tak, 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 Tomek! Ej, rzeczywiście. Widzisz? No, to jest hit. Czekajcie, jej brwi jeszcze najpierw zrobię. Wyreguluję. Ja się teraz nosem bawię. O, powiedzmy, że tak. Tylko, o, tylko gargulca muszę jej zmienić, o. O, jedziemy.
To... Tak dziwnie przeskoczył mi ten nostomek, nie wiem co się wydarzyło. Ona ma szramę jeszcze na twarzy. Oh my gosh. Czekaj, bo on dalej ma u mnie... O, dobra, coś takiego. Gdzie tu są? O tu, dobra. Tylko ten nos ma taki prypeć, Boże, prypeć. Prypeć. Prypeć to masz koło Czarnobyla. Nie wierzę. Na Ukrainie, Tomku. Nie wiem, bo on z boku wygląda taki... Dobra. On? Ona. Nos, to on. A. Czy ja mogę trochę uśmiechnąć? Boże, myślę, że powiedzieć uśmiercić. Uśmiechnąć. Wiesz co, ci powiem, to mam jakąś dziwną twarz. Mazdeczka, bo u mnie jest dalej zdziwiona. Ale Boże. Kolor oczu jej zostawię. Oko trochę jej otwórzmy. Czekaj, bo jej wargi zmniejszam. Które? Sorry za moje ciągnięcie, słuchajcie, ale no, ja nie daję rady, nie daję rady. Czekaj, muszę te oczy można jakoś tak razem zrobić, o. Ej, dobra, chyba jest. Robisz taka jaga. Chyba. Taka jaga. Nie to. O mój Boże, pani Stanisławo. Pamiętaj, że ona musi nosić okulary. Tak. Ale okulary mogę na końcu dopiero dać. Ja wiem. Nie, Maciek, ja mam problem z nosem. On jest taki... garbaty. A ja mam problem Tomek, z twarzą. Bo jest jakoś tak dziwnie. Bo w sumie powiem ci, że nos to u mnie tak całkiem okej. Okay. Poczekaj, bo ona jest trochę jakoś nieuśmiechnięta. Właśnie, brakowało mi uśmiechu na jej twarzy. Dobra, ona ma nosić krótkie włosy. Mhm. Jak ja czekaj, bo ja muszę jej wargę zmniejszyć. I się zaczyna. Przecież to wygląda jak... Pocahontas przed przeróbką. Tomek, mi dolna warga odstaje. Nie mogę jej włożyć tu. Chodzi ci, znaczy... Aha, to ja nie wiem. Aha. To, żeś pomógł. No, weź w detale. Może te oczy trochę powiększyć? Nie, ja znowu jej zrobiłem taki lifting, że po prostu, nie wiem, zassało ją całą. I to, założyłem mi... O? Czekajcie. Nie, ja mam problem z tym nosem, Maciek. To jest po prostu apogeum. Nie, to u mnie jakoś jest okej w miarę. Słuchaj, nie ma problemu, tylko ta warga mi wystaje dolna. A bokiem? Dolna. Właśnie bokiem nie umie. No bokiem jest okej. No to u mnie jest taki kartofelek. Kartofelek. Teraz się zmniejszył. Mam, dobra. O Boże, ale masz nozdrza. Nie no, to jest za mały ten nos. W ogóle ile mamy timingu? Zaraz ci powiem. Timingu mamy... Jezu, 4 minuty, Tomek. Aha, super, jeszcze jej nie ubrałem. I ona lubi krótkie włosy podobno, tak? Tak. Tomek, ona wygląda jak niemiecka Helga. Boże, Maciek, ja sobie myszką nie, wyjeżdżam... Nie, Tomek, ja ją zdupczyłem. Jak poczekaj, ona... poczekaj, bo mi też nie wychodzi. Dobra, wiecie co? Tylko zmieni kolor oczu, bo ona jakieś dziwne ma soczewki. Dajmy je brązowe, ładne. No ja w sumie też tam brązowe pasują. I te brwi muszę zmienić. Tylko makijaż jej zdejmij, nie wiem czy zdjąłeś. Tak, to zdjąłem też szramy. Dodatki, okulary, dajmy ci jakieś takie eleganckie, bo to potem elegancka jesteś, tak? Jak się czoło zmniejsza? Chyba tak. Nie, ona dalej ma u mnie, Maciek, no wessało ją od środka, ty. Wiesz co, u mnie jest taka zdziwiona na oczach dziwnie. Czy ja muszę tą twarz trochę pulchniejszą jej zrobić, o? Zrobię taką trochę kwadratową, ale pasuje chyba do jej urody. Czekaj, lubi powiem, okulary że... i eleganckie ciuszki. Ja może wezmę coś z gotowych. I eleganckie ciuszki. Albo nie... O, takie jej damy, słuchajcie. Tylko mi te dziary będą mi przeszkadzać, jak nic. Tylko inne włosy musi mieć.
Jezu, Tomek, ona mi nie wychodzi, ona wygląda tragicznie. Nie, to u mnie nawet ta... Czekaj, a może kieckę, o. Jezus, wygląda jak worek kartofli. Pomaluję ją. Pomalujmy cię, kobieto. Wcale nie wybieram rzeczy czarnych, bo wyszczuplają. Wcale nie. Wcale. Ty, ale znajdzie coś eleganckiego. Ale wiesz co, ona się jakoś u mnie dziwnie dziwi. No bo jest dziwnie zdziwiona. To nie jest eleganckie, to jest klubowy bardziej. Boże, próbuję zrobić tak, żeby włosy jej nie wchodziły, wiesz, do okularów, bo to czasami wchodzą, no ale co ja tu... O Jezu. Ej, to jest niezłe. Ej, dobra, ale wiesz co, ja jej te dziary jednak ściągnę. Tak? Nie pasują mi, tylko nie, tu były dziary. Dobra, powrót. Dajmy ci jakieś szpile. Ja jakąś kiecunię jej wybiorę ładną. Tylko może trochę jaśniejsze buty. O mój Boże. Nie, dobra, z tym cyckiem przesadziłem. Wygląda jak... Czekajcie, a gdzie są te... Ze Stranger Villa byśmy wzięli, poczekajcie. O! O mój Boże! Pani elegancka, elegancka. Dajmy jeszcze może jakąś... Perły nie pasują. To za bardzo rzuca się w oczy. A to jest takie stonowane. O, to jeszcze na szyjnik. Czekaj, dajmy jakąś kietę. Tam ona pisała, że ona lubi jasne kolory, tak? Tak, a ja wcześniej chciałem ją w czarną ubrać, ale dałem jej jasne. No to ja w sumie mam jasną. Tomek, ona wygląda jak typowa bibliotekara. To naprawdę. U mnie nie. I u to mnie jest pasuje. Typową bibliotekarą, no. Wysokie buty, może czekajcie, pokażcie mi te. O, takie będą spoczko. Ewentualnie tu ją troszkę zmniejszę. Tak, nie za dużo. Nie, dobra, te nogi wyglądają, stopy wyglądają, aby jej napuchły, o. Mówię ci, że ona u mnie dziwnie wygląda z tymi ustami. To nie wiem, co ja mogę tu zrobić. Tomek, my jeszcze mamy dokładnie 30 sekund. Dobra, ja skończyłem. I jestem zadowolony. Ej, naprawdę, jestem... Nie wiem, co się dzieje, ale jestem zadowolony. Czekaj, sobie ze zdjęcia. No powiem ci, z tego co było, to jest niebo a ziemia. Wiesz co? Ja nie wiem. Chciałem dać na szyjnik, bokiem. Nie wiem czy zdążę. Na szyjnik zdążę dać? Czekaj, usta i pomaluję, zdążę. Jakiś taki mały, delikatny. To nie zdążę. Boże, pomalowałem mi tylko oczy. No dobra, trudno. Daj mi jakąś... Dobra, to ja bez tego szyjnika, bo nie mogę, dobra. Słuchajcie, mamy to. Mamy. Mamy to w zdrowiu i w chorobie. To jak powiem ci, że ona... Nie, będziesz się z niej śmiał na bank. Czekaj, już ci robię zdjęcie. Ja też ci robię zdjęcie. Słuchajcie, nie należy do najpiękniejszych, znaczy mojej Simki przynajmniej. Rozumiem, że ty nie należy do najpiękniejszych. Nie, ona. Gdzie jest grupa? Ona. Tu jest grupa. Halo, przybliż się ładnie z twarzyczki. No, przybliż ją, Tomek. I ja się boję, słuchajcie, ja się boję. Jestem na reakcji, nie? Tylko ona zobaczy. U mnie ma troszeczkę czoło takie za duże, ale to... Nie chciałem nic za bardzo zmienia. Boże! Maciek! Co to jest? Maciek! Boże, a myśmy mieli klauna zrobić? Słucham? Ej, ona wygląda jak z lat 70, kiedy ktoś nie potrafił się jeszcze malować. Ej, wej, dobra, teraz w całość pokaż. A moja jak ci się podoba? No, taka... Jakaś za szara bardzo. No bo miała być... Wie, no, nie dało się zrobić jagi z niej, no. To teraz pokaż cały strój. U mnie jest taka troszkę chuba. O. Ja ci wysłałem. O Boże, to mi się rozmazało, trudno. No taka praczka. Takie my Słowianie wiemy jak... Na. Taka praczka. Ale powiem ci, Tomek, że nasze twarze są... No one nie są idealne, no. Nie wiem, no ja staram się zrobić taką elegancką. Pamiętajcie, tylko Andec i Essen potrafią z gówna ukręcić bicz. Tak. A pokaż swoją bokiem, jestem ciekaw, ty bokiem wyszła. Ale całość, tylko twarz? Twarz tylko. No dobrze. No u mnie ma ten nos taki za mały, ale...
Starałem się jej trochę ten... No patrz, tak wyszła. A znowu bokserski. No, ja ty strasznie ten nos ty tak wciskasz, taki Voldemort. A ty masz taki, są szpiczaty, jakiś kargules taki. No bo wcześniej był taki ten, pryciate, a potem jakoś tak mi się zeszło. O mój Boże, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się kas podobał. Dzisiejszy, w chorobie i w zdrowiu, w odwyku i na rehabilitacji turnusie i w ogóle... Kuchę, kto im nadeptał na twarz. No, także moi drodzy, dla was serdeczne lawki, kiski, bezoski. My was buziakujemy bardzo, bardzo serdecznie. I słyszymy się w kolejnych odcinkach Kasa na naszych kanałach. Także trzymajcie się, cześć i do następnego. Pa, pa! Pa!